dołączył do uciekającej dwójki. Stworzyli razem dobrze współpracujący zespół. Dzisiaj to będzie, to jest taki skurczy nabyt. Nie, chyba widzi na 2 minuty. Ale w skórze, to jest to! Który surowy, bo polska ekipa, barwa polskiej ekipy, Polacy, większość z nas jest Polaków, także na takim wielkim wyścigu to super, super chwila, super moment, na pewno do zapamiętania. A szansa jest duża, że coś z tego może być. Może się wszystko może zdarzyć. A tutaj nie ma kogoś za nami. Walidacji, czyli musi ogłosić oficjalnie ich otwarcie ktoś uprawniony. Na przykład jak Igrzyska Olimpijskie są w Wielkiej Brytanii, to musi je odkryć albo królowa, albo ktoś z rodziny królewskiej. A jeśli w Polsce odbywa się impreza, która w jakikolwiek sposób związana jest z kolarstwem, to musi na scenie pojawić się prezes Polskiego Związku Kolarskiego, Wacław Skarł. Zapraszamy. Zapraszamy pana prezesa. Prezes z prezentem, jak widzę. Zapraszamy gorąco. Panie prezesie, mikrofon do pana dyspozycji. Troszkę go tu poprawię. Drodzy państwo, miałem okazję oglądać na świecie, w kilku krajach, co najmniej kilka centrów logistycznych kolarskich. I tylko dlatego, że nie widziałem wszystkich, nie powiem, że jesteśmy w najlepszym na świecie. Jesteśmy na pewno w jednym z najlepszych na świecie.
I naprawdę, drodzy Państwo, wszyscy, którzy tutaj dzisiaj jesteśmy, jesteśmy pod olbrzymim wrażeniem tego, co tutaj widzimy. I myślę, że jesteśmy pod olbrzymim wrażeniem tego wszystkiego, co robi prezes Dariusz Miłek ze swoją ekipą. I jesteśmy również też pod olbrzymim wrażeniem tego rozwoju, który nastąpił. Ja sobie policzyłem mniej więcej w ciągu ostatnich 18 lat. Bo to chyba, panie prezesie, ostatnie 18 lat mniej więcej trwa ten projekt, który rozpoczął pan z garstką osób. Dzisiaj olbrzymi sztab ludzi, znakomici zawodnicy i nie pozostaje nam powiedzieć nic innego jak olbrzymie gratulacje. Ja myślę, że właśnie pan prezes Miłek i właśnie ten sztab, no i przede wszystkim zawodnicy, których za chwilę poznamy, to jest najlepsza wizytówka jednej z najlepszych kolarskich drużyn świata. I oczywiście życzę zarówno i panu prezesowi, i zawodnikom, i sobie, i państwu, żeby to ta najlepsza drużyna świata właśnie była. Bo chociaż dzisiaj CCC Sprandi Polkowice to jest jeszcze drużyna prokontynentalna, to jednak to, co tutaj widzimy i fakt, że to już 18 lat trwa ten projekt, czyli to już ta dojrzałość właśnie powoli następuje, to znaczy, że to już za chwilę będzie Pro Tour. Zresztą zawodnikom CCC Sprandi Polkowice Pro Tour nie jest straszny, bo oni już się z nimi konfrontowali i już nieraz również pokazywali im plecy. Także mam nadzieję, że właśnie to, co przed chwilą również prezes Krajewski powiedział, że będziemy cieszyli się z tego, że mamy najlepszą drużynę na świecie, to po prostu to się stanie faktem, bo widać kolejne kroki, które stają się faktami. Także chciałbym też wykorzystać ten moment, bo prezes Miłek jest nie tylko sponsorem drużyny CCC Sprandi Polkowice, ale jest również sponsorem całego polskiego kolarstwa. I na biało-czerwonych strojach, na biało-czerwonym stroju Mistrza Świata przed 2 laty właśnie widniały logotypy CCC. Bardzo trudno jest jakikolwiek upominek znaleźć dla pana prezesa Miłka, dlatego sięgnąłem po sztukę i nieprzypadkowo jest to anioł ze skrzydłami huzara. No anioł, bo przecież prezes Miłek opiekuje się polskim kolarstwem. Skrzydła, bo huzaria jest olbrzymim, fantastycznym symbolem dla Polaków walki i olbrzymiego serca do walki, a tego zawodnikom CCC nie brakuje. No i zupełnie już przypadkowo, że guziki tworzą logotyp CCC, a pod spodem jest rower, a na tabliczce, którą przyczepiliśmy, napisaliśmy: są ludzie, dzięki którym powstają wielkie rzeczy. Takim jest właśnie prezes Dariusz Miłek. Dziękujemy, Polski Związek Kolarski. Dziękujemy bardzo pięknie, dziękujemy panu prezesowi. No, szanowni państwo, to jest w takim razie moment, na który, jak sądzę, wszyscy czekamy. Nawet Piotr już zajął upatrzoną z góry pozycję, więc i ja stanę na swoim miejscu po to, by przedstawić państwu bohaterów, tych, którzy, o których dzisiaj już zostało bardzo wiele powiedziane, tych, którzy mają stworzyć najlepszą drużynę na świecie i tych, którzy w nadchodzącym sezonie walczyć będą o wyznaczone cele. O jakie to będą cele, o co będą walczyć, to wszystko, mam nadzieję, uda nam się zapytać i ich, i ich szefów, i wszystko się za moment wyjaśni. Tak, proszę państwa, przystępujemy do prezentacji składu zespołu CCC Sprandi Polkowice na sezon 2016. Skład w pełnej okazałości, a więc 27 kolarzy. I w pierwszej kolejności zapraszamy do nas na scenę mistrza Europy Juniorów w wyścigu ze startu wspólnego z poprzedniego sezonu, Alan Banaszek. Oraz mistrz Polski w wyścigu ze startu wspólnego w kategorii U23 z 2014 roku, Piotr Brożyna. Jedno krótkie pytanie do Alana. Powiedz, jak to jest być kolarzem z klanu? Na pewno łatwiej, bo ma się to wsparcie w rodzinie. Mnóstwo kolarzy jest u nas w rodzinie, można tak powiedzieć. Wspieramy się nawzajem, motywujemy, więc na pewno wszystko przychodzi łatwiej. Chodzi oczywiście nie o serial klan, proszę państwa, tylko o klan Banaszków, który jest klanem na wskroś kolarskim.
Klan zapewne wypowiedział się na temat twoich zamiarów. Co powiedzieli, kiedy ty ujawniłeś, że będziesz jeździł w CCC sprawnie? Wszyscy pozytywnie na to zareagowali. Powiedzieli mi, że się cieszą, ponieważ chodzi tylko i wyłącznie o mój rozwój. Zgadzamy się z klanem. Dziękujemy, życzymy powodzenia. No jeśli nazwisko Piotra też wydaje się Państwu w jakikolwiek sposób znajome, to zbieżność nazwisk jest absolutnie nieprzypadkowa. Alan Banaszek, Piotr Brożyna. Kolejny z zawodników, który w 2016 roku będzie jeździć w barwach CCC Sprandi Polkowice, to aktualny mistrz Czech oraz mistrz Czech z 2013 roku w jeździe indywidualnej w kategorii U23, Józef Czerny. Józef pytał plany, więc nie mogę Józef nie zapytać, jak często słyszysz pytanie, czy Józef Czerny, ten olimpijczyk, hokeista, to twoja rodzina? No nie tak bardzo, nie widać tak, nie wiem, nazwisko takie w Czechach popularne bardzo, Czerny, ale nie. To zupełnie nie ta epoka, muszą Państwo absolutnie wybaczyć. To powiedz Józef, czy to Ty będziesz tym czarnym koniem zespołu, tym, który strzeli w którymś momencie i pokaże, na co go stać właśnie w barwach CCC Polkowice? No pewnie. No pewnie! Proszę Państwa, zwycięzca klasyfikacji generalnej oraz także dwóch etapów wyścigu dookoła Austrii w poprzednim sezonie. Oprócz tego najlepszy kolarz wyścigu Flash Dissut z poprzedniego sezonu i szósty w mistrzostwach Hiszpanii na czas. Victor de la Marte. Oraz zwycięzca klasyfikacji górskiej wyścigu dookoła Austrii, zwycięzca trofeo piwa Felix Grosscharter. Victor, ¿por qué has decidido cambiar tu equipo después de la temporada tan exitosa? Es el mejor equipo del mundo. Estamos aquí para hacer un buen calendario, es un equipo que está creciendo mucho y bueno, encantado de estar aquí. Zapytałem, dlaczego po tak udanym sezonie Wiktor zdecydował się na zmianę ekipy, zmianę grupy. Powiedział, że odpowiedź jest prosta, to najlepsza ekipa na świecie i są tu do osiągnięcia jeszcze większe sukcesy. Muchísimas gracias y mucha suerte. Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej wyścigu dookoła Austrii w poprzednim sezonie, a także siódme na najtrudniejszym górskim etapie wyścigu dookoła Szwajcarii z metą w Schelden na lodowcu w stacji narciarskiej zajął Jan Hirt. Dokładnie wczoraj obchodził 25 urodziny, więc gdyby chcieli Państwo złożyć życzenia, to potem w kuluarach jak najbardziej można. Jan Hirt! Ja nawet sprawdziłem, jak to się robi. To się mówi chodne szczęście i zdrowie. Dobrze mówię? Chodne szczęście i zdrowie. Proszę zaśpiewać Janowi, jak już będzie po wszystkim. Kolejni zawodnicy, którzy znajdą się w tym sezonie w grupie CCC Sprandi Polkowice. Wicemistrz Polski w wyścigu ze startu wspólnego z 2013 roku, a więc tuż za Michałem Kwiatkowskim wtedy, Adrian Honkisz. Oraz górski szosowy mistrz Polski w kategorii U23, Jakub Kaczmarek. Jakub Kaczmarek, muszę Państwu dodać, od wczoraj mój kolega na Facebooku, żeby nie było wątpliwości. Dziękujemy bardzo Panowie, zapraszamy. Kolejny z zawodników to dwukrotny zwycięstwa wyścigu szlakiem Grodów Piastowskich i dwukrotny zwycięstwa Pucharu Ministra Obrony Narodowej Tomasz Kiedyś. Chcemy Pana przygotować, że Tomasz jest takim mistrzem Polski w jeździe parami co dwóch lat. Ja dlatego o tym wspominam, że potem będziemy mieli drugiego z tej pary. No właśnie, drugiego z tej pary. Jaki w takim razie plan na ten sezon? Indywidualny czy raczej płeć? Ja myślę, że z racji tego, że chyba na dłużej stażem jestem tutaj w tej ekipie, myślę, że będę chciał wspomagać szczególnie młodzież w tym, żeby tutaj scalać ich jako zespół i żeby stworzyli
z poszczególnych indywidualności jeden wielki, zgrany mechanizm i żeby oni osiągali później jak największe sukcesy. A z Adrianem być może jeszcze uda się poprawić, obronić ten. No to w takim razie tego życzymy, to jeszcze jak skoro zacząłeś mówić o tych młodych i o tym, że będziesz ich wspomagać, to powiedz, czy trzeba ich wspomagać też poza szosą, wtedy, kiedy niekoniecznie myślicie. No myślę, że tak. Myślę, że tutaj też Davide Rebellin jest takim doświadczonym kolarzem, Sylwester Schmidt, oni wspólnie tworzą takie grono starszych zawodników doświadczonych, z których młodzież naprawdę może czerpać wzory. I tak się właśnie nie odpowiada na pytanie. Dziękuję bardzo. Ja tę całą trójkę, czyli Tomka Kindysia oraz dwóch pozostałych na stole zespołu nazywam senator. Z dwóch senatorów jeszcze Państwu przedstawimy. A na razie drugi z tej pary, która wygrała Mistrzostwa Polski w jeździe parami w 2014 roku, a poza tym no, pamiętamy go z tego przede wszystkim, że był najaktywniejszy na dwóch Tour de Pologne. Zabierał się w każdą ucieczkę. Adrian Kurek. Oraz drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, zwycięstwo etapowe w wyścigu dookoła Mazowsza, a także zwycięstwa ogólnopolskiego wyścigu kolarskiego o Kucharku i tak gminy Chrząstowice w kategorii U23, czyli Erik Laton. Zapraszamy panowie. Kolejny z zawodników ekipy CCC Scrandi w tym sezonie to zawodnik młodego pokolenia, wicemistrz Polski w wyścigu ze startu wspólnego juniorów z 2014 roku, a poza tym znakomity przełajowiec, wątek przełajowy nam się pojawia, Kamil Małecki. Okazuje się, że na przełaj, proszę Państwa, muszą dojechać na sam szczyt. Przykładem jest Kamil, ale na przykład Zdenek Sztybar taki, on też na przełaj. Kamilu, tak, dziękujemy. Wicemistrz Europy do lat 23 w wyścigu ze startu wspólnego, to było w 2009 roku w Belgii, mistrz Polski w jeździe indywidualnej na czas, rok później Jarosław Marysz. Oraz mistrz z 2014 i wicemistrz z 2008 roku, mówimy o Mistrzostwach Polski w wyścigu ze startu wspólnego, Bartłomiej Matysiak. Jarku, bardzo dobre miejsce w wyścigu ze startu wspólnego, jeszcze lepsze w jeździe indywidualnej na czas, czy od tego czasu już wybrałeś swoją specjalność? No tak, myślę, że te czasówki najlepiej wypadają, także pozostawię to. Czyli w czasówkach mamy Cię oglądać, przede wszystkim kibicować. A powiedz, przekonałeś się w zeszłym sezonie, że kolarstwo może boleć, a jednak zostajesz przy nim. Co sprawia, że chcesz dalej być kolarzem i dalej być zawodnikiem CCC Scrandi? No, tyle czasu spędzamy na tych rowerach, także no, wiele rzeczy to nas kosztuje, także no, zobaczyłem w zeszłym roku, jak warto dalej to robić. Także lubię to, co robię, także dalej jeżdżę. Mimo bólu. Mimo bólu, tak. I oni będą jeździć także w tym sezonie. Jarosław Marycz i Bartłomiej Matysiak. Dziękujemy panom. Kolejny z zawodników CCC Scrandi Polkowice to pierwszy Bułgar, który wystartował i ukończył Giro d'Italia. To było w ubiegłym sezonie. Trzykrotny mistrz Bułgarii w jeździe indywidualnej na czas. Nikołaj Michajłow. Mikołaj Michajłow, witamy serdecznie. A już za chwilę przed nami zwycięzca Coppa Bologna Montalese. Pierwszy sezon będzie jeździł w tym roku w CCC Scrandi. A więc Marcin Brożek. Oraz górski szosowy mistrz Polski Elity z 2014 roku i U23 z 2011. A także zwycięzca klasyfikacji górskiej wyścigu szlakiem Grodów Piastowskich z 2014 roku Łukasz Owsian. Pora na kolejnego młodego zawodnika zespołu CCC Scrandi, także uprawiającego poza sezonem letnim kolarstwo przełajowe, mistrza Polski do lat 23 ze startu wspólnego, a więc Michała Palotę. Michał jest autorem jednego z moich ulubionych powiedzeń,
ubiegłego sezonu, kolarstwo to sztuka bólu, w mistrzostwach Polski bolało tak mocno, że mógłbym zostać artystą. I to rzeczywiście prawda. Szanowni Państwo, kolejni zawodnicy, których chcemy Państwu pięknie zaprezentować. Zwycięzca etapowy Volta Catalunya w poprzednim sezonie, już Państwo wiedzą o co chodzi, ale ja dodam, że także wygrał wyścig dookoła Norwegii, że wygrał wyścig dookoła Chorwacji, że wygrał klasyfikację górską w Tour de Pologne w swojej karierze i to dwa razy. Maciej Paterski. A wspólnie z nim zwycięzca klasyfikacji generalnej Bałtyk Karkonosze z ubiegłego sezonu i górski szosowy mistrz Polski U23 z sezonu 2012 Leszek Kluciński. Maćku, poproszę Cię, żebyś wziął mikrofon od Piotra, bo zastanawiam się, dlatego że zupełnie niedawno wróciliście ze zgrupowania z Hiszpanią, ile dobrze pamiętam, i obiecałeś swoim fanom, że przywieziesz pomarańcze. Przywiozłeś? Nie, nie przywiozłem, ale wszystko na tym. No właśnie, i takie są obiecanki. A jakie są obiecanki na ten sezon? Jaki jest Twój cel? Jaki cel stawia Twojego drużyna? Właśnie na pewno skupiam się na tej pierwszej części sezonu najpierw. Są to wyścigi od początku marca do końca kwietnia, które są to klasyki jednodniowe, gdzie wiele wyścigów pasuje pod moje charakterystyki i będę tam próbował szukać swojej szansy. A co z koszulką Górala w Tour de Pologne? Tak, to już jest trochę dalszy plan, ale na pewno będę chciał ją obronić lub powalczyć o etapowe zwycięstwo. W takim razie tego bardzo gorąco życzymy. Maciej Paterski, Leszek Kluciński. Kolejny z zawodników, szanowni Państwo, to wicemistrz świata w wyścigu ze startu wspólnego do lat 23 z 2008 roku, Simone Ponzi. Wracamy do senatorów ekipy. Kolarz, którego wszystkie osiągnięcia są nie do wymienienia, bo jest ich za dużo, natomiast wygrał najważniejsze wiosenne klasy. Flesh Wallon, Liège-Bastogne-Liège, Amstel Gold. Wygrał wyścig Paryż-Nice, wygrał Tirreno Adriatico. Właściwie wszystko wygrał. Davide Rebelli. A wraz z nim zwycięzca etapowy Sidemana, Sicilia Lombarda i Sibiu Tour. Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej wyścigu dookoła Austrii. Bronisław Samoja. Davide, ¿cuál es tu papel en este equipo? Eres uno de los mayores corredores aquí. ¿Cuál es tu papel? Eres más mayor como tu director esportivo. Ah, tengo mucho amor por este deporte. Tengo mucho fuerza, motivación. Es esto que me va a continuar. Después soy muy contento de estar fuera del team de CCC porque es un team que está creciendo cada año. Creo que este año vamos a hacer mucho mejor resultado. También tenemos una carretera muy importante. Por eso soy muy contento de gracias a todo el equipo. Dziękuję Davide Rebelli i całej ekipie za to, że umożliwia mu dalszy start. No, wiadomo, że kocha bardzo to, co robi. To jest jedna z przyczyn, dla których cały czas jest dobry i cały czas wygrywa. Eres il padrino. Il padrino, como padre para tutti. Sì, tengo qui compagni di equipo che può essere il figlio. Cerco di dare tutta la mia esperienza al ciclista e no, powiedziałem, że jest jak ojciec chrzestny w tej ekipie. On powiedział, że oczywiście mógłby rzeczywiście być ojcem, nawet nie chrzestnym, a rodzonym dla większości swoich kolegów, ale, no, ale miłość do kolarstwa zwycięża i to jest najważniejsze. Grazie. Dziękuję. Kolejny zawodnik to zwycięzca klasyfikacji generalnej wyścigu dookoła Mazowsza oraz trzykrotny zwycięzca etapowy, dwukrotnie w 2013 i w 2012 roku, Grzegorz Stępniak. Znakomity sprinter.
Za chwilę przed nami wicemistrz Polski do lat 23 w jeździe indywidualnej na czas, Patryk Stosz. Oraz zwycięzca klasyfikacji generalnej wyścigu szlakiem Grodów Piastowskich w 2014 roku, Bałtyk Karkonosze w 2013, czy wyścigu dookoła Mazowsza w 2012, a także pięciokrotny brązowy medalista mistrzostw Polski w jeździe indywidualnej, Mateusz Taciak. Zawodników. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Znaczy, przepraszam, masz rację. Last but not least. Senat, tak. Jeszcze senat. No właśnie, szanowni państwo, wymienić osiągnięcia tego zawodnika też byłoby bardzo trudno. Wystarczy, być może wystarczy, że powiem, że ukończył 23 wielkie tury. 12 razy Giro d'Italia, 4 razy Tour de France, 7 razy Vuelta Espania. Sylwester Schmidt! Tym razem będziesz jeździć na pomarańczowo, to drugi rok z rzędu. Drugi rok z rzędu, no właśnie, ale pytanie, czy to jest taki moment, w którym myślisz sobie, to jest dobry pomysł, to jest miejsce dokładnie dla mnie? Inaczej by mnie tutaj nie było, tak więc tak jest. Ale to jest też tak, że ty jesteś kolarzem, który nie tylko myśli o tym, że sam jeździ, ale także zarażasz się tą swoją pasją, zarażać tych najmłodszych, najmniejszych i tych nieco starszych. To jest plan na przyszłość? Planem by było i dobrze było, gdyby mi się udało przekazać moje doświadczenie właśnie młodszym kolarzom, czy nawet jeszcze nie kolarzom, dzieciom, którzy chcieliby pójść w nasze ślady i w przyszłości być kolarzami. A dużo jest takich dzieciaków? Coraz więcej. I niech tak będzie. I niech będzie tych dzieciaków coraz więcej, a takie osoby jak Sylwester bardzo im pomagają. Dziękujemy bardzo. Postać senatora Sylwestra Szmylda zamyka skład, 27-osobowy skład grupy CCC Sprandi na sezon 2016. Przykład Dawida Rebellina pokazuje, że w każdym wieku można wygrywać. W zeszłym sezonie Dawida wygrywał w najlepsze. I cóż, są ludzie w składzie ekipy, którzy sami na rower nie wsiadają, już nie rywalizują w wyścigu, natomiast bez nich wszystko byłoby niczym na zasadzie, że kolarz jest zerem bez roweru, a rower jest zerem bez mechanika. Na zasadzie przechodniej kolarz też jest zerem bez mechanika. No i właśnie poznajmy tych, którzy dbają podczas każdego wyścigu, w którym bierze udział CCC Sprandi Polkowice i nie tylko podczas wyścigu, właśnie o sprzęt. Mechanicy grupy Marek Bajkus, Andrzej Pelisiak, Ireneusz Matusiak i Michał Pomietło. Ale to nie wszystko, bo z jednej strony mechanicy dbający o sprzęt, a z drugiej strony masażyści, fizjoterapeuci i lekarze dbający o samych zawodników. To oni, jak państwo doskonale wiedzą, mają najwięcej pracy i przed, i po wyścigu. Poza tym wiadomo, że zawodnicy przede wszystkim muszą zostać otoczeni troską, stąd wszystkich masażystów, fizjoterapeutów, lekarzy jest więcej niż mechaników, ale trudno się dziwić. Zatem przywitajmy ekipę odpowiedzialną za zdrowie kolarzy: Hubert Borowski, Krzysztof Ciesielski, Michał Giemza, Marek Kulas, Adam Pluciński, Amadeusz Rudziński, Karol Witecki, Bartłomiej Czerwiński i Piotr Kosielski, który jest lekarzem zespołu. Który z panów stojących w tej ekipie jest lekarzem, to myślę, że są one absolutnie rozwiane, patrząc na kolor. Dziękuję panu bardzo. No i szanowni państwo, jest jeszcze jedna ekipa,
bez której cały ten mechanizm, który nazywa się CCC Sprandi Wolkowice, pewnie nie mógłby działać. To ludzie, którzy na miejscu, tutaj w biurach, odpowiedzialni są za logistykę, za obsługę medialną, prasową i za to, by w finansach i w kadrach wszystko się absolutnie zgadzało. Szanowni Państwo. Na topografię obiektu to ludzie z Pięterka. Ludzie z Pięterka, tak można o nich powiedzieć. Małgorzata Sinicka, Barbara Walecka, Valeria Musina, Tomasz Schulz i Adam Sikora. Ale to jeszcze nie wszystko. Tak, ktoś musi tym wszystkim dowodzić i wiadomo, że zawsze w ekipach zawodowych ta rola przypada dyrektorowi sportowemu, jego asystentom i tym dyrektorom sportowym. A więc przywitajmy Piotra Waleckiego, który jest dyrektorem sportowym zespołu, a także Roberta Krajewskiego, Tomasza Dorzynę, Sławomira Błaszczyka i Gabriele Misali. Ale Państwo ich doskonale znają i wiedzą, że na co dzień to zupełnie inaczej wygląda i nie zawsze, pan Robert na mnie tak spojrzał, jakby mówiła nieprawdę, i nie zawsze te garnitury są takie piękne, odprasowane, bo czasem to jest po prostu ciężka fizyczna robota, co można mówić, więc Piotrze, pytanie, co ta ciężka fizyczna robota w tym sezonie ma przynieść? Jakie są plany? Bardzo proszę. Nowy plan powstał tak właśnie za kulisami, jak patrzymy tak na tak licznie przybyłych gości, to wydaje mi się, że z Robertem Krajewskim musimy chyba się do pana prezesa wybrać jutro i spróbować wynegocjować powiększenie bazy, bo chyba będzie za mało. Także grupa rozwija się prężnie i prawdopodobnie rok, dwa i będzie trzeba walczyć o rozbudowę bazy. Także taki jest plan pierwszy. A kolejne plany na początek sezonu. Bardzo mocno zależy nam na wystartowaniu wszystkich najważniejszych wyścigach klasycznych na świecie. Także marzec, kwiecień. Już dzisiaj wiemy, że wystartujemy na pewno w kilku wyścigach z klasyfikacji World Tour. Na kilka zaproszeń czekamy i bardzo mocno wierzymy w to, że nam się uda w tych wyścigach wystartować. To jest kolejny przykład na to, że w grupie CCC są tacy, którzy na pytania odpowiadają tylko tak, jak chcą, a nie tak, jak chcielibyśmy usłyszeć. Rozumiem, że konkretów nie usłyszymy. Z tych najważniejszych wyścigów, które mamy w tej chwili potwierdzone, to jest wyścig Tirreno-Adriatico, wyścig Vuelta Catalunya. Na pewno wystartujemy w setnej edycji wyścigu dookoła Flandrii. To jest bardzo dobra wiadomość. Pierwszy raz zobaczymy naszą ekipę na odcinkach brukowych belgijskich, także jesteśmy dumni z tego zaproszenia. I biegamy się oczywiście o dziką kartę w wyścigu Amstel Gold Race. Od 2 lat startujemy w tym wyścigu i naprawdę z bardzo dobrymi wynikami. Są jeszcze takie wyścigi jak Flesze Balon, jeszcze Pocztą Jesz. Bardzo mocno staramy się o udział w tych wyścigach również. No i udało się. Choć trochę wyciągnę do dyrektora sportowego. Bardzo, bardzo nas to cieszy. No właśnie, szanowni Państwo, to jest cała ekipa. Poznali Państwo wszystkich, absolutnie wszystkich, którzy mają wpływ na to, jak CCC Sprandi Wolkowice pracuje na co dzień i jak potem startują w poszczególnych wyścigach. I myślę, że to jest też doskonała okazja, skoro wszyscy spotykamy się w tym jednym miejscu, w jednym czasie, a to nie zdarza się wcale tak często, by wspólnie mogli sobie wszyscy wykonać pamiątkowe zdjęcie i mam nadzieję, że fotoreporterzy także na ten moment bardzo mocno czekają. Co panowie na to? Świetny pomysł, prawda? W takim razie zapraszamy.